Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, dziś udajemy się razem z Karliach do... Dokąd? Właśnie, jak to się nazywało? Do Megalitu. Tak, mamy się przy Megalicie z nią spotkać. Okej? Ale mamy tych różnych, ja pierniczę. Dobra, odrodzona trójca, tak jest. Przy megalicie, tak? A gdzie jest ten megalit? Zaraz sobie zobaczymy. Gdzie jest ten megalit? A tutaj! Nie, tu. O, kamień cienia. No to tepiemy się do farmy śnieżnych stóp. O co chodzi? Smoki? Smoki? Mówię ci, nie dało się tego nie usłyszeć. Wycie! Mam te nadzieję, historie o wilkołakach to prawda. Okej. O! On wiedział, że wiedźmy z Grenmoril pokonaliśmy. Czy tu trzeba przejść przez jakąś górę? Halo? Nie wiem, czy tędy, czy tamtędy mam iść. Którędy będzie lepiej. O. Albo i tak. Tak też można. O. Mamy ten. Jest. Ja go wywaliło. No i easy. Trawiak. Co to? Nie wiem. Ale niech będzie. Czy to jest kamień? Kamień cienia. Tak jest. Ona jest gdzieś tutaj. O! Wow! Zginąłbym. Cieszę się, że tu jesteś. O! Słowicza komnata. Okej. Okay. Jakie znaczenie ma to miejsce? To kwatera główna Słowików, wykuta w zboczu góry przez naszych poprzedników. Jesteśmy tu, by zdobyć przewagę, która pomoże nam pokonać Mercera Freya. Mhm. Jakiego rodzaju przewagę? Jeśli pójdziesz ze mną, postaram się wyjaśnić ci wszystko po drodze. Dobrze. Opowiedz coś więcej o Słowikach. Gallus, Mercer Frey i ja byliśmy kiedyś członkami grupy znanej jako Słowicza Trójca. Trójca przestała istnieć 25 lat temu, kiedy Mercer Frey nas zdradził, zabijając Gallusa i porzucając jego ciało w ruinach Sanktuarium Śnieżnego Woalu. Czy byli częścią Gildii Złodziei? Pośrednio. Trójce wybiera się zazwyczaj spośród członków Gildii, choć jej istnienie stanowi pilnie strzeżoną tajemnicę. Jakie jest ich zadanie? Słowiki bronią świątyni Nocnicy, miejsca znanego jako grobowiec Zmierzchu. Kim jest Nocnica? To pani Nocy i Ciemności, a także patronka wszystkich złodziei w Tamriel. Nie jest tam złodzieja, który by coś czcił. Nocnicy nie zależy na kulcie i czci. Nie ma żadnych kapłanów, kazań, nabożeństw ani ofiar. Nocnica wpływa na nasze szczęście, a w zamian domaga się zapłaty. To mi wygląda na zlecenie gildii. Jesteś bliżej zrozumienia, niż ci się wydaje. Jedyna różnica polega na tym, że nocnica nie oczekuje zapłaty w tradycyjnym sensie, a mimo to cena bywa czasem wysoka. Mhm. Prawda jest taka, że to nocnica decyduje, jak nam służy nasze złodziejskie rzemiosło. Mam umiejętności, nie potrzebuję mocy ani magii. Jak mówiłam, musisz myśleć w innych kategoriach. No. Nie dostrzegasz zasady, jaka rządzi naszym szczęściem. Tak jak nowicjusz, który radzi sobie z niemożliwym do otworzenia zamkiem, albo ślepiec, który odwraca się w twoją stronę, gdy sięgasz mu do kieszeni. Właśnie w ten subtelny sposób wpływa na nas nocnica.
Staje się, że lubi, gdy cierpimy. Kaprysy nocnicy pozostają dla wszystkich wielką tajemnicą. Napisano już stosy książek na ten temat. Czy kiedy umieramy, egzekwuje od nas zapłatę? Czy upaja się naszym bólem, gdy cierpimy? Tego nie wie nikt. Jednak zyski z całą pewnością wydają się warte ryzyka. Okej, okay. Mam zostać słowikiem? Mam nadzieję, że tak się stanie. Tędy, proszę. Okej. Okay. Katuszki. Tędy, proszę. Dobrze, idziemy za Karliach. Bryniolf, będziesz trzecim słowikiem. Ja, Bryniolf i Karliach, tak? Rozumiem, tak to się rozegra. Celowo umacniano w gildii przekonanie, że słowiki są jedynie mitem. Pomogło to odwrócić uwagę od naszej prawdziwej natury. Co się stało, Bryniolfie? Niemal słyszę, jak ci się brwi marszczą. Próbuję zrozumieć, dlaczego tu jestem, dziewczyno. Nie jestem kapłanem i ani trochę nie jestem religijny. Dlaczego ja? Tu nie chodzi o religię, Bryniolfie. To biznes. To biznes, a nie religia. Okej. Oto słowicza komnata. Jesteś pierwszą niewtajemniczoną osobą, jaka postawiła tu stopę od ponad wieku. A teraz, jeśli udacie się do zbrojowni i przywdziejecie swoje słowicze zbroje, będziemy mogli przejść do przysięgi. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Myślę, że powinniśmy jej zaufać i przystać na jej propozycję. Okej, okay, mamy się ubrać, tak? Skąd ta zwłoka z przywdzianą słowiczej zbroi? Co ci mówię? Czy to jest zbroja? Kapień zbroi. Muszę się ubrać, tak? Strój. Buty słowika użyj. Kaptur słowika. Użyj. Rękawiczki słowika. Użyj. I zbroja słowika. Ok. Wow, jaki ze mnie słowik. Wygląda na to, że możesz już złożyć przysięgę. Wystarczy, żeby zakręciło ci się w głowie, nie? O! Wygląda na to, że możesz już przysięgę. Ale się szybko ubrali. No dobra, czyli co? Będziemy składać przysięgę i co będziemy musieli robić? Chronić nocnicę? Bronić? Nie wiem. Wygląda na to, że możesz już złożyć przysięgę. No dobrze, to prowadź. Idź do przodu, idź. Idę za tobą. Dobrze, dziewczyno. To załatwione. Co teraz? Przejście przez tę bramę to pierwszy krok na drodze do zostania słowikiem. Dziewczyno, spokojnie. Za zbroję się nie obrażę, ale zostać słowikiem? O tym mowy nie było. By mieć jakiekolwiek szanse na pokonanie Mercera, musimy mieć nocnicę po swojej stronie. Jeśli macie przyjąć w swe szeregi, musisz zawrzeć z nią umowę. Jaką znowu umowę? Muszę znać warunki. Warunki są jasne, Bryniolfie. Nocnica pozwoli ci zostać słowikiem i dowolnie korzystać z twych umiejętności. W zamian musisz służyć jako strażnik grobowca Zmierzchu. Zarówno w tym życiu, jak i w następnym. Ano, zawsze jest jakiś haczyk. Tyle, że w takiej sytuacji nie mamy wiele do stracenia. Jeżeli ma to oznaczać koniec Mercera Freya, wchodzę w to. A ty? Chcesz teraz złożyć nocnicy przysięgę? Tak, możemy zaczynać. Świetnie. Kiedy otworzę bramę, stań na zachodnim kole. Myślę, że powinniśmy jej zaufać i przystać na jej bramę. Też tak myślę.
Ty, fajny mieczyk masz, Bryniolf. Porozmawiamy, kiedy przysięga zostanie. No dobra, dobra, idź, idź. I w ogóle Lydia za nami idzie. Dobrze, dobrze. Niech mnie pilnuje. Mój huskar osobisty. Czas ucieka, a Melter wciąż gdzieś tam jest. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem, tak jest. Myślę, że powinniśmy jej zaufać. Wow. Jakie tu fajne rzeczy się dzieją. Co teraz? Wzywam cię, Lady Nocnicu, królowo mroku i cesarzowo cienia. Usłysz mój głos. Ach, Karlia. Zastanawiałam się, kiedy znowu się odezwiesz. Czyżbyśmy coś zgubili? Moja pani, stoję tu przed tobą, by zdając się na twoją łaskę ponieść odpowiedzialność za zawód, który ci sprawiłam. Już jesteś moja, Karlia. Warunki zostały ustalone dawno temu. Cóż takiego mogłabyś mi zaoferować? Przyprowadziłam ze sobą dwie osoby gotowe, by złożyć przysięgę, służyć ci za życie i po śmierci. Zaskakujesz mnie, Karlia. Ta oferta bez wątpienia została pomyślana z korzyścią dla mnie. No oczywiście. Śmierć Mercera bardziej niż bogactw, wasza łaskawość. Zemsta. Interesujące. Dobrze. Te warunki są do zaakceptowania. Mów dalej. Lady Nocnico. Przyjmujemy twoje warunki. Będziemy ci wiernie służyć jako wartownicy. Zarówno w tym życiu, jak i w następnym. Będziemy dotrzymywać się zawartej umowy, dopóki nie spełnimy twoich warunków. Dobrze. Mianuję twoich uczniów słowikami i przywracam twój status w tychże karniach. W przyszłości lepiej nie zawieć mnie ponownie. Mhm. Okej. Okay. Co tyle? Już? Skończyło się? Teraz, gdy już cię zaprzysiężono, przyszedł czas, by wyjawić ci ostatni element zagadki. Prawdziwą zbrodnię Mercera. O! Uczynił coś jeszcze? Mercerowi udało się otworzyć skarbiec gildii bez wymaganych dwóch kluczy. Dzięki temu, co ukradł z grobowca Zmierzchu. Dzięki kościanemu kluczowi. Czynem tym zerwał nasze więzi z Nocnicą, w istocie sprawiając, że szczęście zaczęło się od nas odwracać. Więc ten klucz otwiera wszystkie zamki? Cóż, tak. Jednak działanie klucza nie ogranicza się jedynie do przeszkód fizycznych. Wszyscy posiadamy uśpione umiejętności. Gotowość do władania wielką mocą ukrytą na dnie naszych umysłów. Kiedy już sobie zdasz sprawę, że klucz ma dostęp do tych cech, staniesz w obliczu nieograniczonych możliwości. Wow. Wygląda na to, że nikt nie powinien go mieć. Słusznie. A więc rozumiesz, dlaczego chodzi o coś więcej niż tylko rządzę władzy Mercera. Jeśli klucz nie znajdzie się z powrotem w zamku grobowca Zmierzchu, dla gildii nic już nigdy nie będzie takie samo. Z czasem zupełnie opuściłoby nas szczęście. A musisz wiedzieć, że fenomenalne szczęście jest niezbędne w naszym fachu. Po raz pierwszy wyruszam coś zwrócić. Słuszna uwaga. W naszym fachu dość rzadko zdarza się, by ktoś zamierzał zwrócić skradziony przedmiot prawowitemu właścicielowi. Ruszajmy. Nim wyruszymy, Bryniolf ma do ciebie jakąś sprawę. Lepiej go wysłuchaj. Okej. Słuchaj, chłopcze. Zanim ruszymy za Mercerem, musimy omówić jedną kwestię. Chodzi o przywództwo nad gildią. Czemu mi to mówisz? Odbyliśmy z Karliach długą rozmowę na twój temat. Dzięki twoim staraniom udało się prześwietlić zdradę Mercera. Kiedy się z nim rozprawimy,
zostanie tylko przywrócić pełnię chwały gildii. W efekcie obydwoje uważamy, że masz potencjał, by zastąpić Mercera w roli przywódcy gildii złodziei. Ja? A ty? Siedzę w tym interesie od dawna, wiesz? Od bardzo dawna. Kradłem w szlachcie błyskotki i wrabiałem kapłanów w morderstwa. Jestem w tym dobry. Może nawet jednym z najlepszych. Ale to wszystko, co umiem. Ja się na przywódcę nie nadaję. Nigdy o tym nie myślałem. Nigdy na to nie liczyłem. Nie chcę tej posady. Nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, mamy małą sprawę do załatwienia przed twoją koronacją, więc nie rozczulaj mi się tu. Szkoda. Postanowione zatem. Gdy będzie po wszystkim, a łącznicy Delwina zapewnią mnie, że odzyskaliśmy wpływy w Skyrim, zajmiemy się szczegółami. Okej. Czasu masz co robić. Więc bierzmy się do roboty. Przestudiowałem plany od ciebie i jestem przekonany, że oczy Falmera są w krasnoludzkich ruinach w Erkinhand. No kurde. Dołączymy do ciebie z Karliach na miejscu. Przygotuj się, młody. Ta walka przejdzie do historii. Wykonana odrodzona trójca. Rozpoczęta ślepota. Chyba jesteśmy teraz słowikami. Ano, to co Karliach mówiła, zaczyna mieć sens. Owszem, Mercer zaszkodził naszej reputacji i wyczyścił nam kufry. Ale to wykracza nawet poza jego zboczone ciągoty. Zboczone ciągoty. Stary Delwin twierdził, że to klątwa, a myśmy się z niego śmiali. Wygląda na to, że to on śmieje się ostatni. Myślisz, że mamy z Mercerem szansę? Gdyby to pytanie padło wczoraj, to bym odmówił. Ale teraz sądzę, że mamy większe szanse. Słuchaj, możesz mówić, żem wariat, ale ja Karliach ufam. Nie sądzę, żeby wysłała nas na zgubę. Poza tym wolałbym zginąć, zatopiwszy klingę w wątpiach Mercera, niż spędzić resztę życia żałując, że podwinąłem ogon. Okej. Do następnego spotkania, młody. Dobra, czyli co, wychodzimy? O nie, zmieniło się sterowanie. Zapisz grę. Wczytaj grę. Tak. Nie, bo jak... O nie, aha, ja muszę wyłączyć taki... Poczekajcie. Wyjdź menu główne, tak. Sekundka. Kontynuuj, tak. Chyba, że muszę grę wyłączyć i włączyć. Oczywiście. No dobra, trudno. W takim razie zrobimy tak. Nie czuję przepływu siły. Skoro z grobowca zmierzchu zniknął kościany klucz, obawiam się, że Mercer dopilnował, byśmy nie skorzystali z darów nocnicy. Aha. Ale do nas przemówiła. Jedynie cię zaprzysiężono. Zawarta została niepisana umowa z nocnicą. Obawiam się, że aby dane nam było otrzymać nasze zdolności, naszą część umowy, klucz musi zostać zwrócony. Okej. Okay. Nocnica jest na nas zła. Gdyby nocnica naprawdę była ze mnie niezadowolona, gdyby w ogóle była z nas niezadowolona, nie odpowiedziałaby na moje wezwanie. Nie mam wątpliwości, że wciąż cieszymy się jej względami, co moim zdaniem daje nam wystarczającą przewagę, by pokonać Mercera Freya. Mogę jeszcze wrócić do słowiczej komnaty? Owszem. Teraz, kiedy należysz już do słowików, możesz nazywać to miejsce swym domem. O, okej. Okay. Zobaczysz, że znajdziesz tam wiele rzeczy, które pomogą ci w twoich działaniach, a także całe bogactwo informacji, które możesz sobie przyswoić. Dobra. Kiedy kościany klucz powróci do grobowca zmierzchu, ja również uczynię z tego miejsca swój dom. Dobra, to tyle? Tyle. A propos tego sterowania, jak właśnie trzymam shift, żeby iść powoli, tak? I wtedy się robi cutscenka jakaś czy coś, no to wtedy mi się zmienia sterowanie i żeby biegać muszę trzymać shift, tak? Także to jest takie... Wybacz, młody, mam ważne sprawy na głowie. Rozmawiamy kiedyś. Okej. Gdzie jest wyjście? Chyba tu. O, tak jest. Czyli co, udajemy się teraz do krasnoludzkich tych... krasnoludzkich ruin. Okej, okay. Gdzie są te krasnoludzkie ruiny? O, ja pierdzielę.
skąd tu jest najbliżej? Z oko cyklonu chyba tędy sobie pójdziemy. No, tak pójdziemy. Ale najpierw sobie pójdę do miasta, posprzedaję wszystko i wtedy sobie już pójdziemy z buta. Ale to wszystko zrobimy w kolejnym odcinku. Ten będzie krótszy, bo mi się sterowanie spieprzyło. Nie będę się męczył tutaj z tym shiftem. Także dziś byłoby na tyle. I w następnym odcinku pójdziemy już do tych krasnoludzkich ruin odszukać Mercera i go zabić. A póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.